Siema, dzisiaj znaleźliśmy się na 11. edycji wielkiego grillowania organizowanej przez UAM. Rozpoczyna ona serię festiwali muzycznych, studenckich w sumie i muzycznych jednocześnie, którą kończą juwenalia poznańskie. Można się naprawdę nieźle pobawić. Co prawda dzisiaj pogoda nie dopisała, ale tak jak widzieliście, tam można posłuchać muzyki, a tutaj wychillować przy napojach i kiełbasce. Naprawdę warto. Zobaczycie sami, jak było w naszym materiale. Jak widać, na wielkim grillowaniu Uniwersytetu Adama Mickiewicza wszyscy bawią się przepysznie. Cał 6 osób? Tak, 6. Znaleźliśmy na terenie wielkiego grillowania inną telewizję. Zaraz zajmiemy się rozmową z nimi. Cześć, dlaczego macie taki mały mikrofon? Bo ty masz taki duży. That's what she said. Siema, jak masz na imię? Tomek. Dlaczego akurat Tomek? Wiesz co, musiałbyś zapytać rodziców. Zadzwonisz teraz, czy nie? Sądzę, że nie, wiesz co... Dobra, dobra, nie tłumacz się. Powiedz mi, który raz jesteś na wielkim grillowaniu? Czekaj, przez piąty rok moich studiów będzie to z piąty raz. Super, a jaka uczelnia, jaki kierunek, coś więcej powiedz? Wiesz co, jak spojrzysz sobie tam, to tam jest mój wydział. Wiesz co, ludzie nie wszyscy wiedzą, co to za wydział, bo nie wszyscy jeżdżą w takie odmęty Poznania. Dobrze, więc jest to Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Różne imprezy to również różne środki komunikacji. Niektórzy jeżdżą na przykład Segwayami, ale Uniwersytet Adama Mickiewicza zapewnił nam hulajnogę, którą wybierzemy się po tym terenie. Podszedłbym do któryś, ale się boję.